Cześć, siema, z tej strony Kubajan Kuba, a w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak zrobić, aby twój telefon był wodoodporny. Będziemy potrzebowali oczywiście telefonu, folii śniadaniowej oraz izolacji. Na samym początku musimy rozłożyć naszą folię, najlepiej na jakiejś deseczce. Teraz po prostu tutaj na końcu ją przyciąć. Teraz musimy wziąć nasz telefon i teraz zależy, czy chcemy po prostu mieć telefon wodoodporny, czy chcemy na przykład też z nim zdjęcia robić pod wodą. Jeśli chcecie robić zdjęcia, połóżcie go w taki sposób, jednak jeśli chcecie na przykład mieć łatwy i wygodny, czytelny dostęp do ekranu, połóżcie go w taki sposób. Wtedy też będziecie mogli robić zdjęcia, ale będą one nieco gorszej jakości. A tylko dlatego, że po prostu będzie grubsza warstwa folii na obiektywie. No dobra, bierzemy naszą folię gdzieś tutaj na początku i tutaj kładziemy telefon. Mniej więcej na środku folii na początku. Na środku, w sensie, że od góry powinno zostać troszkę mniej niż od dołu. I po prostu musimy go teraz tutaj tak zawijać. Teraz prezentuję i teraz zostały nam tutaj dwa takie z boku i tak jak mówiłem, też jeśli chcecie mieć lepsze zdjęcia, to bierzcie to po prostu na ekran, a jeśli chcecie po prostu móc funkcjonalnie korzystać z telefonu, bierzecie to oczywiście z tyłu. Chciałem powiedzieć, że pod wodą oczywiście ekran nie będzie działał, ponieważ nawet na wodoodpornych telefonach, takich jak Sony Xperia M4 Aqua, czy M2, czy nawet Z-ki jakieś tam, niestety nie działa dotyk pod wodą. Mój telefon jest już zawinięty w folię. Teraz musimy miejsca, gdzie folia po prostu się nam kończy, obkleić je taśmą. Tak się prezentuje nasz telefon. Oczywiście tutaj wszystko dotyk nam działa, możemy wszystko robić, płynnie to chodzi, nic się przez tą naszą folię nie zacina. Po prostu jest to tak jakby grubsza folijka, czy nawet może pełnić rolę szkła hartowanego, tylko że no szkło to szkło, to jest folia oczywiście, trzeba o tym pamiętać. Teraz czas testować nasz telefon. Na początek zrobimy sobie test w akwarium. Ja akurat to nagrywam w Sony Xperia M4, także będę mógł ją wrzucić do wody, aby lepiej wam pokazać, jak ten pływa. Najpierw z tej perspektywy nie będę wrzucał telefonu w akwarium, włożę po prostu ten na razie. Wszystko działa. Mogę go sobie także tutaj, o, guzik jest, włączyć. Wszystko pięknie działa. Teraz włożę telefon. Jak widzieliście, wszystko pięknie działało, w którymś momencie po prostu się już ekran wygasił, ale to wszystko działa. Widzimy cały czas, mimo że to jest mokre, mogę do tego dotykać, więc wszystko pięknie chodzi.
Teraz, gdy rozbierzemy ten telefon nasz już z tej budowy, to zobaczycie, że nie jest on w ogóle mokry. Jest to wspaniały gadżet na wakacje, czy nawet na basen, lub jeśli lubicie godzinami siedzieć pod prysznicem, polecam użyć tej folii oraz taśmy. Cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Będę się z wami żegnał. Zachęcam także do obejrzenia innych moich odcinków oraz zasubskrybowania kanału. No i narka.